Obecnie mieszkam w małej wsi po drugiej stronie gór, czyli w Przygórzu. Sztuką interesuję się od, że tak powiem, młodości, czyli mniej więcej od 25 roku życia, kiedy związałem się z partnerką, która była malarką. Potem asystowałem przy malowaniu. No i zacząłem od funkcji krytyka. Czyli coś tam mówiłem, że coś mi się nie podoba, że trzeba by poprawić i pod tego. A ona w końcu się wkurzyła i powiedziała, to sam maluj. Ale zaczęła się tragedia, że zaczęły mi szkodzić farby olejne. Po prostu. Zacząłem mieć uczulenia na farby olejne i rzuciłem malowanie. A wtedy był boom na tkaninę. Wtedy Abakanowicz, Wanda Rut i tak dalej, wiele. Polska tkanina była zasadna. W związku z tym ja się wziąłem za tkactwo. I przez parę lat prowadziłem warsztat tkacki. W 83 roku odwiedziłem Dolny Śląsk, między innymi papiernie, i tam zobaczyłem, że można tworzyć w papierze. I od tego czasu przerzuciłem się na papier, robię papier. Robię papier, a w ten papier mi wpada, co się znajdzie pod ręką, to mi wpada. Co znajdę, to wtapiam w papier. I tak powstały właśnie te prace, których tutaj większość widać. W tej chwili głównie tworzę na warsztatach, czyli robię warsztaty, pokazuję i przy tej okazji tych warsztatów tworzę coś swojego. Czyli zawsze na każdych warsztatach powstaje moja nowa praca, bo to jest cel taki. Staram się być, że tak powiem, nieco inny niż ci, którzy tworzą w papierze. Poznałem wielu artystów, wielu wybitnych artystów, znanych artystów, byłem zaprzyjaźniony, bywałem w ich pracowniach i także uczyłem się, że tak powiem, od wielu mistrzów, a wykształcenia nie mam. W tej chwili z większą chęcią chodzę, że tak powiem, do lasu i przynoszę różne rzeczy takie z lasu i tworzę, że tak powiem, formy rzeźbiarskie, instalacje rzeźbiarskie.